Mimo deszczowej pogody na zapowiadane na dziś o godzinie 8 spotkanie handlowców z zamkniętego miejskiego bazaru ściągnęło około 50 osób. Delegacja składająca się z około 20 osób udała się do plebanii, by porozmawiać o handlu na przykościelnym parkingu z księdzem dziekanem Ryszardem Kruszewskim. Niestety nie miał on dobrych wiadomości dla kupców. Przedstawił im pismo z Urzędu Miasta, z którego wynika, że handel w tym miejscu nie może być prowadzony, gdyż jest to teren przeznaczony wyłącznie na cele parkingowe. Wyjaśnił też, że planowane wcześniej przychody z opłat od kupców miały być przeznaczone na cele charytatywne. Po spotkaniu z księdzem dziekanem kupcy przeszli do Urzędu Miasta. Tam zostali zaproszeni do sali konferencyjnej, gdzie spotkała się z nimi wiceburmistrz Jadwiga Kaczor. Albo tracimy miejsca pracy. Czy jakoś mogła Pani nam pomóc, albo jakoś ustosunkować się do tej sytuacji, która powstała? Chodzi o rynek tutaj, który niby został zlikwidowany, powstał następny, w którym nie widzimy w ogóle racji bytu, więc chcielibyśmy jakoś tutaj... I dla wszystkich stanowisk pracy, tych, którzy byli na tym rynku, po prostu nie mamy gdzie handlować, tak? Nie mamy z czego żyć. I chcieliśmy, żeby jakoś Pani Prezydent się tutaj do tego jakoś tam ustosunkowała. Proszę Państwa. Ja chciałem tylko jeszcze nadmienić, że dostaliśmy tutaj z urzędu odpowiedź, że rynek, targowisko tutaj zostało zamknięte ze względu na wymogi sanepidu, tak? Tak. A dostaliśmy z sanepidu, że oni nie mają nic do tego. Wymogi są spełniane. Że wymogi są spełniane, a każdy, który handluje na stanowisku spożywczym, musi mieć swój odbiór po prostu sanepidowy. Odpowiada sam indywidualnie za swój sanepid. To był taki argument, który no tak. Ani pytaliśmy się też, nie wiem, jakiegoś urzędnika, czy jakieś plany są związane z tym placem, którym my zajmowaliśmy. Czy jakieś związane są na tą chwilę? Czy związane są z tym jakieś plany? No, dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie nie. Także plac jest stoi tak, plac stoi pusty, my nie mamy pracy, nie mamy z czego żyć, taka prawda jest. Miasto nie ma wpływu. A miasto nie ma wpływu. Musimy zapłacić podatki, musimy zapłacić. No dokładnie, każdy musi zapłacić na ZUS, każdy musi zapłacić za chleb, który jemy. A tu, no może to nie jest najważniejsze rynki, dla niektórych to nie są, ale to jest też rynek, na który przyjeżdżamy od 20 lat. Pani prezes tamtego targowiska powiedziała do mnie osobiście, że ja chciałem się starać tam w ogóle o miejsce. To pani powiedziała prezes, że... w ogóle skąd pani jest? Pierwsze pytanie zadała to, skąd pani jest? Ja mówię, że ja jestem ze Sławka. To pani mówi, no to wie pan nie ma żadnych szans, żeby dostać tam miejsce w ogóle. A przez 20 lat przyjeżdżamy tutaj na rynek i przez 20 lat płacę rezerwacje, płaciliśmy opłaty targowe. To te pieniądze były ważne dla Gostynina, dla miasta Gostynin przez 20 lat, a teraz już nie są. To wie pani, no musiałaby pani się po prostu postawić w naszej sytuacji. Pierwsza rzecz, nie dostaliśmy żadnego wypowiedzenia. Karteczkę taką pan, który uważa się za kierownika tam, przyszedł, przylepił. To jest informacja publiczna. I to też nie jest informacja publiczna. Nie dostaliśmy żadnego wypowiedzenia, nie dostaliśmy nic. Niby formalnie nie mamy tam jakoś umów podpisanych z miastem, bo to miasto przyjęło. Ale mieliśmy wcześniej umowy podpisane z dzierżawcą tego terenu całego. Później dzierżawca zbankrutował, miasto to przyjęło. Ale rezerwacja tak. To już jest umowa. Znaczy, tak, tylko no właśnie, państwo tutaj mieli taką umowę, że po prostu robili sobie rezerwację. Dokładnie. I my uważamy tak, że jeżeli na razie nie ma jakiegoś zagospodarowania tego terenu, przedłużyć nam, dokąd nie będzie jakiejś tam, czy bo to miało być potrzeby, dokąd nie będzie tam, po prostu nam przedłużyć Proszę Państwa, ale ja Państwa rozumiem dokładnie i miejsce na handel Państwo otrzymali. To nie było tak, że działania, które podjął urząd,
w związku z tym, że my mieliśmy też już praktycznie od 2007, ja tu nawet przyniosłam ze sobą dokumenty, od 2007 roku były kontrole właśnie powiatowego inspektora sanitarnego, który zarzucał, że to miejsce nie spełnia wymogów sanitarnych, że teren jest nieutwardzony, że nie ma zabezpieczenia w ciepłą i zimną wodę. W związku z tym też mam również z 2010 roku petycję państwa handlujących na targu i była też państwu przekazana odpowiedź, że miasto podjęło inwestycje, żeby przygotować odpowiednie miejsce do prowadzenia handlu. I to właśnie była adaptacja tego obiektu po przedsiębiorstwie Budopol. Obiekt został przyjęty przez powiatowego inspektora sanitarnego, został odebrany jako obiekt spełniający tutaj wymogi i spełniający wszystkie rzeczy, które miasto powinno zabezpieczyć do prowadzenia handlu i obiekt zgodny z wymogami unijnymi. I takie miejsce dla państwa zostało przygotowane. Że odbywa się tam ten handel w innej formie, no bo są tam powierzchnie do wynajęcia, no to tutaj państwo jakby płacili rezerwację na tym terenie. I tam państwo mają dostęp do ciepłej, zimnej wody, mają państwo dach nad głową, mają państwo ciepło, więc myślę, że to jest miejsce o wiele lepsze do prowadzenia handlu niż to, które jest w tej chwili. I ogromne koszty. Znaczy pierwszą sprawą podstawową, woda ciepła i zimna woda, to co pani powiedziała, ciepła i zimna woda została doprowadzona tam, tak? Na targowisku jest. Na targowisku jest ciepła i zimna woda. No tak, ale to był jedyny warunek, na którym sanepid dopuścił, żeby to miejsce i sanepid wiedział, że jest przygotowywany nowy obiekt, ta hala handlowa i dlatego też pod warunkiem zabezpieczenia tego kontenera sanitarnego zostało warunkowo dopuszczone do momentu oddania do użytkowania hali. Dobrze, panie prezydencie, koszty związane tutaj na tym targowisku, a koszty, które są na tamtym targowisku, które pani mówi targowisko, bo to nie jest targowisko. Targowisko to jest takie miejsce, którzy mogą handlować ludzie z handlem obwoźnym. Sprzedaż, którą pani proponuje, miasto nam proponowało tam, to jest, nie mówiąc jeszcze, że to jest na pierwszym piętrze. Najpierw zacznijmy od tego, że to jest handel stały, więc jest od godziny. O której? Dokładnie? Od 6 do 18. Żadna osoba z nas nie wytrzyma takiego okresu czasu stania, więc następny koszt zatrudnienia następnej osoby. Pani prezes powiedziała komuś, tam tego nie mogę potwierdzić dokładnie, bo tego nie słyszałem, ale że no, możecie sobie na czarno zatrudnić ludzi. Tak, to się wypowiedziała się pani prezes tamtego targowiska. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, handel na piętrze, ani nie ma wind, ani także starsza osoba, ciężko będzie jej wejść. Druga sprawa, o kobiety, poczekajcie. Kobieta w ciąży, kobieta z wózkiem nie wejdzie na górę, a tam jest tylko przewidziany handel przemysłowy. I na cały tydzień. Tutaj jest, ogólnie Gostynin nie jest to miasto potężne, bardzo dużo ludzi jest, żeby te pieniążki miały. Więc przyjeżdżaliśmy tutaj wtorek, piątek i ewentualnie ktoś w sobotę. W sobotę bardzo rzadko przyjeżdżali ci, którzy handlują, w innych miastach targujemy jeszcze. Także jeżeli, biorąc pod uwagę to, że każdy z nas przyjeżdża samochodem zapakowanym pełnym. Nie ma podjazdów do rozpakowania tego towaru. Każdy dzień na godzinę 6 rano. Jakbyśmy podjechali wszyscy teraz w tym momencie, podjechali wszyscy samochodami, nie jesteśmy w stanie się rozpakować. Do 10 spokojnie się to tak, każdy musiałby wynosić ten towar, każdy później z powrotem ten towar zabierać. Ja rozumiem, że niektórzy mogą mieć tego towaru tyle, że zostawić tutaj w boksach, resztę zabierać sobie na rynek, ale nie wszyscy. I to w większości nie. Bo my jesteśmy małymi przedsiębiorcami, a nie wielkim potęgą jakąś tam finansową, żebyśmy mieli tego towaru tyle.
Powinno miasto zaprosić na ta spotkanie. Jeśli mogę coś dodać. Proszę Państwa, ale powiem tak, dopiero to zaczyna funkcjonować i być może Pani Prezes będzie zmuszona zakupić jakieś wózki tam, żeby Państwo mogli sobie ten wózki na bruk, ale wózki na bruk. Ale przepraszam, a z kim Pan mówi? Pościela. My płaszczami, przykładowo 200 sztuk płaszczy mamy do góry wynieść, dwie dziewczyny. Ja może coś dodać. Ale proszę Państwa, jeżeli tam jest boks, ten boks jest zamykany. No, to ale nie mamy, ale ta mamy handel odwoźny. Pani Burmistrz, jest taka sprawa. I większość osób, które tutaj siedzą na tej sali, mają pozwolenie na tak zwany handel obwoźny, a nie na stałe punkty. I mamy jeden towar. I my nie jesteśmy w stanie zakupić takiej ilości towaru, żeby mieć zapakowany samochód, a drugą ilość towaru zostawić tu w boksie, żeby przyjeżdżać dwa dni w tygodniu. To jest dla nas, wykracza poza nasze możliwości finansowe. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A tutaj, żeby to ponosić, to tu jest, panowie mówią, są trzy wejścia, a osób jest, boksów ile? To będziemy tam się po prostu przez te boksy przepychać i jeden przez drugiego będzie pomógł. A wózki nie pomogą, bo to jest na piętrze. Tam windy nie ma, żeby towar ponosić. Niektórzy mają ciężki towar, kartony z butami. To nie jest tak, że ktoś sobie weźmie torebkę i sobie wejdzie na piętro i sobie zrobi zakupy. To jest ciężka fizyczna praca, a jak Pani widzi, to są ludzie przeważnie już w wieku podeszłym i nie są w stanie po prostu tak ciężko pracować i sobie taką przymusową gimnastykę robić dwa razy w tygodniu i sobie to ponosić. Tutaj chodzi o to, że najważniejszą rzeczą jest to, że tak dla nas przyjezdnych, żeby Urząd Miasta dał miejsca do handlu, tak jak są miejsca zrobione pod wiatą. Miejsca na zewnątrz, przyjeżdżamy samochodami, tak jak jest w każdym innym mieście, nie tylko w Polsce, jak i za granicą, że przyjeżdżamy samochodem, rozkładamy się. Wiadomo, że handel w Gostynie przede wszystkim jest tylko dwa dni w tygodniu, jak przyjeżdża gdzieś, prawda? Tak, jak piątego. Do godziny 12. Wiemy, bo się podaliśmy innym miejscowym. I my oczekujemy od Urzędu Miasta miejsc targowych, samochody i namioty w ten sposób. I na dwa dni, a nie na siedem. Bo zrobiliście 20 miejsc pod wiatą i te 20 miejsc, pierwsi ludzie z Gostynina, innych was nie obchodzą. Zróbcie tych miejsc 120, staniemy tam i nie będziemy nic mówili. Nie, mamy miejsca, rynek przyniesiony, my chcemy tam się przenieść. My się chcemy tam przenieść, ale niech będzie tych miejsc więcej, niech dla nas chcemy tych to miejsc. Tu jest problem, bo to chodzi. Proszę Państwa, ja widzę, że Państwo przyjęli założenie, że tylko możecie handlować gdzieś na wolnym powietrzu, natomiast wtedy, kiedy macie stworzone warunki, jakoś w ogóle nie przyjmujecie tej propozycji. Nie stać się na to. Nas na te warunki po prostu pani burmistrz nie stać na te warunki. Nas nie stać. Dobrze, ale z pozwoleniami jeszcze dałoby to, pozwolenia dałoby radę załatwić, nie ma problemu. No ale to jest jakiś problem, żeby finansowy. Ale dla wszystkich nie ma miejsc, tam jest parę, tylko tam jest parę punktów. Ja bym cały rynek do 60 czy 80 osób, a tych tamtych, no tych miejsc jest bardzo mało. 20 miejsc obsadzone. Pierwsze, to jest taki problem. Tak, ale Państwo cały czas mówią, przepraszam, że cały czas mówią tylko o tym miejscu pod wiatą. Tak, taka bo wszyscy by chcieli tak. I dlatego też myślę, że pani prezes, zresztą pani prezes o tym mi informowała, że przyjęła takie kryteria dla tych miejsc pod wiatą, że będzie ono dla mieszkańców Gostynina. A dlaczego tak przyjęła? No przyjęła takie kryteria. Między innymi. Ale dlaczego pani powie? Skoro ja tam przed 20 lat przyjeżdżam do Gostynina, nikt się nie pytał, skąd ja jestem. I 20 lat pobierana była opłata, a teraz jest jakaś dyskryminacja, że jak ja jestem, nie jest Gostynina, to nie liczę się. To, że była pobierana opłata, że była pobierana rezerwacja, to nie jest żadna dyskryminacja. No przecież pan no, dyskryminacja jest wtedy, kiedy ja na przykład nie mogę brać udziału w dążeniu do tych miejsc pod wiatą, ponieważ ja nie jestem z Gostynina. Jak jestem z Płocka, no w Petrochemii pracują ludzie z Gostynina, powinni ich dzwonić, prawda? Ale, proszę Państwa, stworzyliśmy takie warunki. Ale Pani wytłumaczy, dlaczego taka była możliwość. Proszę Pana, no między innymi dlatego, że miasto dostało dotację unijną i tam zostały przyjęte inne ceny, zostały przyjęte ale ponieważ było tam tylko 20 miejsc. I właśnie to jest problem. Nie było innej możliwości, żeby stworzyć tych miejsc więcej. Dlaczego?
Drugi rynek trzeba było. Nie zamykać rynek, skoro nie ma możliwości przejść. A co miało zrobić miasto, jeżeli sanepid mówi, że... Ale mamy pismo, sanepid jest w stanie. Pani Ineł, przyszło, to jest szczerze pismo. Przyszło to pismo. Natomiast sanepid nie zamykamy. Ale inspektor sanitarny, który przychodzi... Ja nie, proszę pana, ale ja nie wprowadzam nikogo w błąd. Ja nie wprowadzę nikogo w błąd. Pani przeczyta pismo. Pani przeczyta na pismo. Na czyli sanepid nic do tego nie ma, czyli Urząd Miasta ma. Skoro to jest przeniesienie, bo jest 300 stanowisk, to proszę dać 300 miejsc pracy tym ludziom. Ale od pani pismo, które mówi o przeniesieniu wszystkich. Tak. To my się chcemy przenieść. Pani deklaruje, że pani nas przeniesie, prawda? To proszę nam dać to proszę nas przenieść. Takie jak my chcemy, żeby na tak handel z ręki. Mamy pismo, że mamy to. Ale to jest taki, że po się nam, bo jak mają wyglądać te stanowiska, bo... Dostaliście po prostu kawał betonu i chcieliście to po prostu jakoś zagospodarować. Kolejne pieniędzy zostało wydane. I to wszystko, nie? Ani niefunkcjonalne, ani niepraktyczne. Przyjdzie wiosna, przyjdzie sezon. Nie jest Manhattan, jest rynek i się wszystko jakoś szybko. Nie jest miejsce, bo ale może być hala. Nie jest Łódno, Krakowie jest Gostynin i my tak, tak, ale ja się pani do tego pisma. Ale państwo, no się Gostynin, to jest pani dyrektor dała państwu takie pismo. Przychodziła na kontrolę i dawała nam co innego, że nasz, że teren, który jest do dyspozycji, przeznaczony na to targowisko nie spełnia wymogów. I miasto, żeby nie ponosić kosztów związanych z tym, że trzeba tam utwardzić teren, bo ludzie się przewracali i musieliśmy płacić odszkodowania. Proszę. Ja pani dawno nie była na targowisku. Nie, proszę pani, często chodzę na targowisko. No to jest cały teren utwardzony. Ale teren jest nierówny, są kałuże, ludzie się wywracają, skręcają nogi, miasto płaci odszkodowania. Więc my systemem gospodarczym robiliśmy drobne naprawy, żeby te warunki poprawić. Jeszcze ponad 20 tysięcy kosztował zakup tego kontenera sanitarnego i był warunek, że to będzie funkcjonowało do momentu oddania hali targowej. I takie miejsce zostały przygotowane. Natomiast jeszcze powiem słowo. Proszę państwa, no a może, no jeżeli obiekt ma być czynny przez wszystkie dni tygodnia, no to może państwo też niech rozważą, że ten handel można by tam prowadzić. My mamy po prostu handel obwoźny, taki, a nie inny. My wychodzimy do ludzi, a nie ludzie, żeby do nas przychodzili. I jeździmy codziennie na inne rynki. Niestety, teraz tak jest kryzys i wyjeżdżamy we wtorek gdzie indziej, w piątek gdzie, w środę znaczy, gdzie, w czwartek też tam, gdzie jest, i chcemy tam, my wychodzimy do ludzi, żeby zarobić. Tam, gdzie jest, no dzień handlowy, prawda? Pobudowaliście tam, wydaliście bombę pieniędzy, ile tam wydaliście? Około 9 milionów, tak? 16. Około 9 milionów już było. Nie, to nie ma złej. Niecałe 13. Dobrze, no, ale to nieważne ile, no, niech będzie nawet wydaliście 5. Jakbyście utwardzili teren, który jest w tym momencie tutaj targowisko, zrobilibyście porządne zadaszenie tego całego terenu, to nie wydalibyście miliona. Proszę takie państwa, jest ale chyba to nie jest miejsce, żeby tutaj dyskutować i wypowiadać się na temat działań, jakie podejmowało miasto, bo takie były plany tutaj. My radni tutaj przyjęli taki budżet, uchwalili pieniądze na to i chcieliśmy stworzyć, jeździliśmy też po innych miastach, patrzyliśmy jak te warunki do handlu są stworzone i po prostu uważam, że stworzyliśmy dobre warunki dla kupców, więc ja nie będę tak odpowiadać, a dlaczego. Takie są warunki stworzone w do tego handlu. I proszę państwa, ale ja myślę, że tylko, bo państwo, nie wiem,
wiele lat prowadzą tą działalność, to jest wasze źródło utrzymania, a ja to sobie myślę tak, że może rzeczywiście no, trzeba sobie coś przemyśleć, a może no dlaczego tutaj, skoro jest miejsce, nie są to drogie, ale wtorek, piątek do 12 są ludzie. Godzina 12 to na rynku już jest pusty. Nie ma nikogo. Kto pójdzie o 17 do galerii? A kto pójdzie do galerii o 18? Czy 16? Dziś od rana przyjeżdża, a tu się wsi nie ma. Tu okolice przyjadą. Dzięki wsi żyjemy. Dzięki generalnie, jeżeli ja tutaj gdzieś nadamy panice i wszyscy tu jest, to ja stwierdzam, że no nie jest, nie ma sensu, tak jak mówię. Nie ma woli miasta. Koszt pracy naszej zwiększa się, bo nikt nie wytrzyma od godziny 6 do godziny 18. Mam tyle pracować? Panie prezydent, a dzieci nasze? Pani pracuje 8 godzin, ja bym chciał, no ja pracuję 12. Nie, proszę pana, ja dużo więcej. Dobrze, ale patrzmy, my stoimy na dworzu, pracujemy po 10, po 12 godzin. I nie damy rady więcej jeszcze. Jeszcze więcej stać codziennie. I teraz tak, utarguję, tak jak przygodowo, targuję przez wtorek i piątek, targuję w miarę na tych pieniądze się targuję, tak? A jak będzie przyjdzie ten moment, że będę stał od poniedziałku do soboty włącznie, nie jestem w stanie utargować tego, żeby się utrzymał. Naprawdę. Na ZUS nie będzie. Bo jeszcze jak patrząc, jedna osoba, zatrudnia drugą. Mogę chcę powiedzieć, co? Proszę. Ja proszę cały czas. My przyszliśmy do pani burmistrz, żeby pani nam stworzyła warunki na handel obwoźny. I tu ja widziałem kilka osób, że to się wypowiedziało. Jeżeli pani nie ma na tym rynku, to tam jest koło hary targowej tyle miejsca, że można nas na wtorek i na wtorek tam postawić. Ja nie dajcie macie mi z tego pieniądze. Dajcie mi skończyć. Ja jeżdżę do Żoromina w sobotę. Tam urząd miasta, to jest powiat, zamknął ulicę i tam się odbywa rynek. Tam przyjeżdżają i chłopki, i handlarze, i wszyscy. Dlaczego w mieście powiatowym, jak jest Gostynin, nie może taka sprawa zaistnieć? Pytam się. My przyszliśmy prosić panią burmistrz o takie właśnie rzeczy. Bo ja nie jestem w stanie, człowiek starszy, nieść swoje torby, jak pan 15 czy 10, na piętro, żebym ja na zawał upadł. I ja to przyszedłem po to prosić. A co mnie to obchodzi, jakieś, co miasto robi i za ile milionów? Mnie to nie obchodzi. Ja chcę żyć. Ja chcę żyć. Ja tylko przyszedłem po to, żeby nam burmistrz, pani załatwiła, czy w tym rynku, czy gdzieś, te nasze miejsca kochane, które ja mieszkam. Ja jeszcze 25 lat. I miejsce pod namiotem. Ja miejsce chcę takie właśnie na dole pod namiotem, tylko dwa razy w tygodniu. Nie wymagam więcej. A te fundusze przyjdą na urząd miasta. Przyjdą ludzie ze wsi, ja przepraszam, z tych pobliskich miejscowości wiejskich, przychodzą tutaj, robią zakupy, sprzedają swoje towary, a oni już nie przyjdą tutaj. Zostaną w Kowalu, zostaną w Gąbinie, zostaną w Dziklinie. Tutaj nikt nie przyjdzie. I się sprawa zamyka. I ja proszę, cały czas niech pani burmistrz nam odpowie, że naprawdę jakieś warunki może nam pani stworzyć, tam gdzie nam nie odpowie. Miejsca pracy. A większość osób? A większość osób jest taki, że po prostu przyjechała, sprzedała swoje towary ze wsi i dopiero u nas kupowane. Tak. Załatwiliśmy sobie... Jak sprzedali spożywkę... A z rolnikami co będzie? Czy też się pytaliśmy pani prezes tam, proszę pani, co będzie z rolnikami. Gminy wiejskie otrzymywały dotacje na organizowanie targowisk. Gminy wiejskie. Ale pani burmistrz, więc no może to byłby problem pana wójta, żeby dla rolników z terenu gminy zorganizować takie miejsce do handlu, bo mógł korzystać z takiej dotacji unijnej. Ale jeszcze chciałam coś powiedzieć. Natomiast to pożewku miejsce. Chciałam jeszcze powiedzieć. Bo pożewka pójdzie. Niech ktoś podniesie rękę, kto do pożewka. No jeszcze chcieli państwo, bo od lat, od ja pamiętam ten handel od tutaj w Gostyninie. Przyjeżdżali kupcy z różnych miejscowości, przyjeżdżali z terenu gminy, no i tak po prostu to się przyjęło.
Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie, proszę nie traktować likwidacji, bo mówię, to jest przeniesienie. To jest likwidacja. To jest likwidacja. Natomiast Państwo jakby nie przyjmują tych warunków. Ja nie potrafię dzisiaj w tej chwili odpowiedzieć Państwu. Ja muszę rozmawiać z Panią prezes. Proszę. Proszę Pani, dla mnie jest 46 miejsc w tej hali targowej, a nas jest ponad 120 osób. To jakie to jest przeniesienie? Pani mi powie. No ale, widzicie Państwo, no jednak niektórzy przyjęli te warunki. Bo są tam i tam gwarantuję Pani, jak dzisiaj, jak Pani by otworzyła z powrotem targowisko, gwarantuję Pani, że galeria... Z dobrych warunków wszyscy przekażą. Wszyscy wrócą. Wrócą na te same miejsca. Mówią dlaczego? Bo tu nie ma handlu, tu będzie tam. I nam się wydaje, że miasto, ze względu na to właśnie, że tak, zbliżają się święta, też przyzwyczaić tego klienta do nowego miejsca też jest ciężko. Taki jest handel, jaki jest. Jest kryzys, ludzie coraz mniej kupują. Teraz zanim się ta pani jedna, druga, trzecia zwie, że tam jest ten rynek. Gdzie ten rynek jest w ogóle? Nie ma dojazdu miejskiego, bo nie ma, nie macie w Gostyninie komunikacji miejskiej. Taka pani, która wysiądzie z PKS-u, ona nie będzie umiała znaleźć naszego rynku. Tamtego, tej galerii. Nie dojdzie. A jeszcze chciałam powiedzieć, Państwo są nastawieni wszystko na nie. Ja wiem, że nawet starsi ludzie chodzą robić zakupy do Markpolu. No Markpol jest w tej samej lokalizacji, więc dlaczego nie pójdą zrobić zakupów? Chodzą. Wiem osobiście, bo znam ludzi, którzy chodzą tam i robią zakupy. Właśnie tych starszych ludzi. Ja też tu handlowałem i akurat tam w Budopolu nie mam miejsca. A sprawa jest taka, że mam mamę, 78 lat. Tu jeszcze robiła jakiekolwiek zakupy, bo lubi, uwielbia to. Pójdzie, bo świeże, bo tu pachnie ładnie. Tam już ja pójdzie, bo ona mieszka na Putnowskiej. A nie lubi. Lubi bardzo sama robić te zakupy. Jak ja coś kupię, bo chcę jej pomóc, bo już starsza jest, nie? To mówi, nie takie kupiłeś, nie to, ja sobie sama. I to jest likwidacja rynku dla takich ludzi. A jeszcze chciałam Panią spytać, co będzie, jak przyjdzie wiosna, zaczną się truskawki sezonowe, sadzonki, drzewka owocowe. Gdzie z tym? No Pani prezes powiedziała, że coś się ja wymyśli. Chciałam zapytać Państwa, bo mamy samochód wynagrodzony do typu handlowania samochodów. Handlujemy wędliną. Jest zgoda, że można z niego handlować. Na halę, no tam wpuścić, no ale na halę, żeby wejść, trzeba wyposażyć box. I trzeba opłacać cały tydzień, a my tylko dwa dni stoimy. Przyjeżdżamy z bardzo daleka. A przed halą nas nie chcą wpuścić. No i co mamy teraz robić? Gdzie jest przeniesienie? Nie ma przeniesienia. Dajcie nam tylko plac, nic więcej nie chcemy. Dajcie nam plac i my się znajdziemy. Chcieliśmy załatwić sobie plac u księdza. Wziął się zgodzić, modernizmuje się wszystko. Miasto dalej robi podwórkę, bo nie ma zagospodarowania. Dlaczego tak robicie? Dlaczego tak robicie, mamo? Dlatego dzisiaj jesteśmy tu. Ale proszę Państwa, ale rzeczywiście tak jest, że na ten teren jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego i tam nie ma wyznaczonego miejsca do handlu. Znaczy, taki plan nie ma wyznaczonego miejsca do handlu. Przekształcić, Pani burmistrz. Nie, no plan był dopiero teraz uchwalany. Był dopiero teraz uchwalany. Ale Bydgoszczy też są. Bydgoszczy, miasto wojewódzkie. W Bydgoszczy jest tak, że jest wielki parking. I on cały tydzień jest parkingiem. Tak, a w niedzielę jest napisane. I robi się z niego giełda. Niedzielę. Tylko jeden dzień w tygodniu. Bardzo dużo pieniędzy. I bardzo dużo pieniędzy wtedy jest za miasta, bo miasto przychodzi, bierze opłaty. Wszyscy biorą, wszyscy z tego zarabiają. I my też. Dajcie mi miejsce. My chcemy dużo. Ja nie chcę, żeby Pani mi robiła jakieś nie wiadomo jakie miejsce. Ja potrzebuję tylko kawałek placu. I to wszystko. I na dwa dni w tygodniu. A ile jest Państwa tych osób takich właśnie handlujących? No zmieściliśmy się, cały rynek było. No to wszyscy Państwo... Nie. Panie prezydent, wiele osób nie przyszło dzisiaj. Było około i część została przy samochodach, bo mamy samochody. Bo mamy samochody na placu. I my
się na tym placu, Pani, na tym placu. Pani, ale nie ile było rezerwacji, zbierała rezerwacji z rynku. Słuchajcie, bo na tym parkingu ogólnie jest dzisiaj wszyscy jesteśmy tylko teraz. Tylko teraz jest taka sytuacja. Pani się zgodzi, Pani Burmistrz, jak Pani się zgodzi na to, żebyśmy stali tam, to będziecie mieli inny problem. Będziecie mieli problem z galerią. Bo tam ludzie, jak dowiedzą się, że my stoimy tu i my mamy pozwolenie, to oni też wyjdą stamtąd. To nie jest tak, że tylko my tutaj siedzący stwierdziliśmy, nie idziemy, robimy bunt. Nie, to nie robimy buntu. My po prostu chcemy pracować. Ale też tam jest jakiś, żeby ktoś przyszedł do mnie przygodowo 5 lat temu, 2 lata temu, 3 lata, rok temu i spytał się, czy pan pójdzie na piętro, będzie w życiu. Bo widziałem, to było na rynku we Wrocławku. Zrobili piętro i barty. Barty tak jak zrobili, że są i boksy, i dojazdowe są, że no nie wiem, czy pani była może na rynku w Wrocławku. Nie. Jest piętro. Na piętrze wszystkie było, nikt się nie bał, wchodził na piętro. Bo to ogólnie miasto Wrocławek jest troszeczkę większe od Bastynia. Nikt się nie uczył na piętrze. Nikt. Naprawdę puste stoiska stoją za darmo, mogą oddawać, a nikt nie bierze. Ale właśnie ze względu na to, że starsza osoba nie wejdzie. Tak samo na piętrze, nie wejdzie. Chory ktoś nie wejdzie. Tak, również nie wejdzie. Jeszcze dodatkowa sytuacja jest taka, że w tej chwili zostawiliście nas na 2 miesiące. Jest taka sytuacja, święta idą, też gorące okres do handlu. Te 2 miesiące chociaż, żeby jeszcze potem dalej coś można pomyśleć, ale dalej się nam do końca roku przynajmniej postać. A dalej pomyślicie, co robić. A później strasznie, jak to zostało. Będzie zadowolenie, bo przed świętami trzeba zarobić. Proszę Państwa, no właśnie dlatego też i w takim czasie został to otworzony, żeby na święta Państwo mogli się tam też zagospodarować. Ale z nimi nie będzie ludzie na święta. Najgorsze. Żeby ludzie na święta przyzwyczaili. Tak też wynikło z całego procesu budowlanego i zrobienia. Ale proszę pani, nie, Państwo po prostu przyjęli założenie, że my chcemy tutaj państwa. Nie, a ja uważam i mam inne spojrzenie na to, że my chcemy. Dajcie nam na galerii miejsca pod namioty, a my na dzień dzisiejszy się przeniesiemy. Na dwa dni w tygodniu. Pod galerii się przeniesiemy. Tak, wszyscy pójdą. Na tą propozycję nie potrafię odpowiedzieć. Muszę w tym temacie skonsultować się z panią prezes, jak ona to widzi. Natomiast powiem państwu tak, że generalnym założeniem było, że tam nie będzie takiego handlu właśnie pod namiotami na zewnątrz. Że jedynie ten handel będzie się odbywał tam pod tą wiatą. Natomiast tak. I dlatego też pewnie pani prezes przyjęła takie kryterium, żeby jakoś te miejsca tam zagospodarować. To nie takie kryteria zaczęła. Myśleć o galerii i o ludziach, którzy tutaj tyle lat stali i handlowali. Czemu z wami nikt nie konsultował? Nikt do nas nie przyszedł i się nie zapytał. No właśnie. Zamknięcie kartka, definitywny koniec. Przeniesienie. Co dalej? Ani rozwiązanie umowy, ani żadnego powiadomienia, nawet imienia. Ale o jakim rozwiązaniu umów? Informacje. Zresztą taką informację mieliście od 2010 roku, bo... Ale w tym roku była informacja dostarczona. Pan burmistrz informował publicznie, że przygotowywany jest nowy obiekt do handlu i że z tego miejsca ten handel będzie przeniesiony. Przeniesiony właśnie. Przeniesiony do... No, takie warunki, jakie zostały tam stworzone. Czyli jeżeli przenosimy, to przenosimy wszystkich, a dla wszystkich nie ma miejsca. Znaczy, przeniesiemy jest tam na przykład 50 stanowisk, a nas jest 150. Przeniesiony to jest dla mnie przeniesiony, to znaczy forma taka, albo takie same warunki, tak. Lub lepsze. Tak. My uważamy, że tam warunki są dużo gorsze, przynajmniej dla części przemysłowej. Bo o spożywce to już w ogóle nie mówię, bo pani z jajkami tam nie stanie, bo nie ma miejsca. A ona nie zapłaci takiego czynszu. Tak. Ten handlarz, prawdziwy handlarz, co dużo sprzedaje, to go stać na to, żeby zapłacić za ten jeden box czy tam dwa. Ale pani, która ma małą sprzedaż, ma jeden stolik malutki, nie stać ją na to, żeby zapłacić ten czynsz. Naprawdę, tak jest. To nie jest to, że my mówimy, nie wiem, z kosmosu rzeczy czy coś takiego. My mówimy
jak realnie czy jest sprawa stoi. I prosimy panią prezydent, żeby pani chociaż dzisiaj nam powiedziała. Dobra, stójcie do końca roku. Możemy się umówić z panią prezydent, że ja się mogę z panią, możemy się z panią spotkać jeszcze. I wy myślicie, jak jest. Takiej deklaracji państwu nie powiem, bo... A kiedy muszę było do pani zajrzeć? Po prostu ja muszę się porozumieć z panią prezes, spotkać, skonsultować. Ale pani prezes ja przekażę państwa tutaj wszystkie uwagi i musimy się zastanowić, czy... Co można tam zorganizować? To znaczy, możemy w piątek, ale tam, a nie można tutaj jeszcze przez ten... Ale proszę Państwa, nie jest już zamknięty ten teren. Ale tam i tak nic nie robicie. I tak nie ma, ani nie wchodzi tam nic. Tam nic do końca roku, pani dokładnie chyba o tym wie, że nikt do końca roku tam nic nie ma. A przez te dwa miesiące zrobicie dla nas coś, może to chociaż tam chociaż taki wie pani, ukłon w stosunku do nas, taki wie pani, życzliwy. I pan wróci wam do budżetu, jak z tej opłaty kartowej wpadnie co do rynek. Proszę państwa, nie, tutaj na tym miejscu nie ma możliwości już prowadzenia handlu. Zresztą ja również byłam i rozmawiałam w sanepidzie i proszę państwa, ja też mam do państwa prośbę, żeby państwo jakoś po prostu przemyśleli sobie i po prostu zastanowili się, czy rzeczywiście nie możecie korzystać z tych miejsc, które tam jest. Nie możemy, bo nas nie stać. Pan nas po prostu nie stać, pani. Ale posłuchajcie. Przecież tutaj też płacicie rezerwę. Tak, ale tam jest o koszty pani burmistrz. Tam jest koszt zajęcia tego boksu, to jest czynszu ponad 500 zł plus światło, czyli miesięcznie i ogrzewanie. Więc powiedzmy to wypadnie gdzieś 700 zł na miesiąc. Tu była. Ja mówię delikatnie 700 zł. Tu płaciliśmy miejsce rezerwacja 48 i co rynek 7 zł. To pani sobie policzy, to były koszty, tak, powiedzmy 200 zł czy 200 zł, a nie 700 zł. Może dla pani kwota 500 zł jest kwotą małą, ale dla większości tutaj nas przebywających jest to kwota bardzo duża. Pani może pani mówi, przemyślcie sobie. No my nie przemyślimy. Ja przypuszczam, że każdy przemyśliwał to już 10 tysięcy razy. Czy iść na tą galerię, czy nie iść. Nie decydujemy się. Niektórzy to, mnie na przykład żołądek boli do tej pory, wie pani. Zacząłem myśleć o tym wszystkim. Bo chciałbym też dalej istnieć na tym rynku, ale nie wydaje mi się, że przeniosę się tam, nie wydaje mi się, że będziemy istnieć. To muszę śmiercią naturalną ze względu na to, że koszty nas zjedzą, kręgosłupy popękają od noszenia, a klient nie przyjdzie. Nie ma, bo ten, który ma samochód, dojedzie. Ale ta osoba, te kobiety starsze z tymi wózeczkami, proszę panią, tak jak pani mama, moja mama wyszła. To przyjdzie, kupi tu na ryneczek cebulkę, kupi pomidorka, kupi ogórka i kupi ciuszka przy okazji. A gdzie ona tam wejdzie? Mieliśmy nawet taki sondaż, robiliśmy, kupcy się pytali klientów swoich. Jak pan to widzi, to przeważnie klient mówił, panie, a gdzie ja tam będę nazwa na koniec? Do twórca 99% klientów się tak wypowiada. Dzisiaj na parkingu ile ludzi przyszło? Naprawdę, żeby poszła informacja, że ludzie przyszli na parkingu, dlatego przyszli ludzie na parking. Dzisiaj na przykład były osoby, które podpisały umowę w galerii, a przyjechali na rynek, do księdza targowali, sprzedawali i stali. Ja może coś powiem, że to nie było już odnośnie tej galerii. Ja chciałem podpisać umowę w tej galerii i naprawdę byłem zdawny, mówię, przyjadę na wtorki, piątki, będę handlował, resztę stracę, trudno, to jest na cały tydzień, nie jestem w stanie, no więc chcę to powiedzieć. Ale w umowie jest napisane tak, handel jest obowiązkowy od 8 do 18, od poniedziałku do soboty. Jeśli będziesz sprzedawał tylko wtorki i tylko piątki, będziesz płacił karę umowną. A też nie dajecie alternatywy z tą galerią zupełnie, a poza tym technicznie nie jest to możliwe, żebyśmy wszyscy podjechali we wtorek, piątek się rozpakowali i spakowali, tak jak tu kolega powiedział, prawda? Także dajcie nam po prostu miejsce na handel, dajcie to pewnie. Inaczej, chcecie nas przenieść, to żeby nas przenieść. Jeśli rodzaj pracy, pracujemy do 12 na przykład, czy do 13, my też mamy dzieci, no co mamy robić? Trzeba po towar jechać. Przecież my też mamy swoje domy. A nie na przymus do 18. No to trzeba pracownika, całkowicie.
Dlatego mówię, ja pracownik, to są dodatkowe koszty. I to już nie jest 700, 800. Ale powiedzisz, ZUS pracownika to wychodzi 2000. Ale mówię, to nie jest 700 zł. To jest 2000. Jesteśmy w ogóle pani bardzo wdzięczni, że pani do nas przyszła, że pani przyjęła jakąkolwiek dyskusję. Tutaj wie pani, byliśmy także na pewno na nie, a jednak jesteśmy zadowoleni, że tak pani do tego podeszła i prosimy panią po prostu, żeby pani się postawiła w naszej sytuacji, że... Ja po prostu jak kobieta, która ma mamę, która ma dzieci i tak samo my mamy dzieci. Ręce rozkładam i po prostu no tylko przyszliśmy, no prosimy, nie przyszliśmy się swoją mamą drogą, bo my wiemy, że to są przepisy, przepisami po paru. Tam są żadne warunki. Przede wszystkim to przecież nie jest ogrzewane. No tak, jak to ogrzewcze? Ale państwo mają tam możliwość... Grzać od rana, od godziny tam... do godziny 8. Rolety. Po 12 godzin 0 stopni. Nie, no to ale to chodzi o to, że... Proszę państwa, no przede wszystkim państwo nie handlują na świeżym powietrzu, gdzie jest wiatr, deszcz, ale my się gdzie trzeba obrywać, macie tak nad głową, to chyba jest tym podstawowym argumentem. Ale nie tylko, drugi argument właśnie koszta. Jeszcze jedna sprawa, bo pani mówi, że będziemy się tam grzać, możemy się grzać. No możemy się grzać. No ostatnio się ktoś chyba grzał i spadło się targowisko przedwczoraj. Gdzieś tam pod niemiecką granicą. Ale to my się teraz w tym momencie już szczegółów szczegóły, ale to szczegóły. Daleko poszliśmy po prostu. Proszę państwa, ja powiem tak. Zostały stworzone warunki. Ale nie dla nas. My nigdy nie myśleliśmy o likwidacji targowiska. Zostało to spowodowane tym, że wielokrotnie mieliśmy tutaj kontrolę sanepidu i mieliśmy kontrolę, znaczy uwagi, mieliśmy uwagi, że to miejsce, które jest przeznaczone do handlu, nie spełnia warunków. Mieliśmy zalecenia i sanepid bardzo się ucieszył, że właśnie jest adoptowany taki obiekt na parę handlowych. Poczekajcie, następny urzędnik się ucieszył, że coś ma z głowy. Ale nie, to nie chodzi o to, że... Sanepid miał problem, bo źle było, coś tam funkcjonowało źle. To następny urzędnik, jeden, dwóch, może pięciu, na 40, na dzień 10, 40, nie ma pracy. Nie będziemy mieli gdzie handlować. Więcej. Ja mam jechać do Wrocławia, do Wrocławia. Będę handel obwoźny. Jakbyśmy tak traktowali, no to... sklepy, to jest tyle pomieszczeń wolnych, co ulicą, do wynajęcia. Tak, proszę pani, tylko że po prostu nie za takie ceny. Nie, ja sobie zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że... Ale ja pan się zajmuję, no i pani mówi o cenach. Pracownik, się okazało, że 10 zł za metr kwadratowy ja mocno bawi. To wyście ustalili takie ceny. Kto by dał? To ja bym zapłacił za 8 targów, proszę panią, tyle co w Łodzi w galerii. Wynajmu. To jest... Proszę pan, 1500 zł, bo jeszcze samochody. No ale proszę pana, tak wynika z uchwały rady, że jeżeli prowadzi... Tak, w miejscu do tego niewyznaczonym, to wtedy tak jest przyjęta ta opłata targowa. No ale nawet jakbyśmy tyle płacili, to i tak nie mamy gdzie handlować. Ile nas wygodniliście? Się tak nazywa, że nie wygoni. Po prostu nas wygoni. Bo my możemy sobie tu mówić, że tu, a to się dosłownie tak nazywa. Ja zapytam jeszcze, bo tu nie chcemy pani przedłużać czasu, czy może nam pani jakoś, znaczy wiem, że nie dzisiaj oczywiście, ale kiedy może nam pani udzielić odpowiedzi? Czy jest jakaś możliwość placu dla nas, żebyśmy chociaż do tych świąt potargowali w ten sposób, chociaż te 2 miesiące jakoś warunkowo, prawda? No na tą chwilę, dalej może coś pomyślimy, ale chociaż ten gorący okres. Bardzo proszę o odpowiedź. Galerii da się czasem. No kiedy możemy ewentualnie, nie wiem, zadzwonić? Ale w galerii się nie zmieścimy raz i poczekajcie, niech pani burmistrz odzieli. Na jedno pytanie, poczekajcie.
poczekajcie chwilę. No tak, a jak Państwo dalej widzą? Do świąta, po świętach? Po świętach. Jest gorący okres, dzięki. Będziemy szukać po świętach. Po świętach. Do świąt. Jeśli po świętach coś, nie wiem, wspólnie nie dojdziemy do żadnego porozumienia, powiem Pani, Pani Burmistrz, rozjedziemy się po innych targach. I nie będzie nas. Nie będzie. Ale po prostu tych dwóch miesięcy ostatnich, przed końcem roku, w których się najwięcej zarabia. No, stracimy to. Od stycznia staliśmy w zimę, śnieg, nie śnieg. Staliśmy tego klienta, chcieliśmy po prostu, przyzwyczajaliśmy od tylu lat. I tego nam szkoda, ten listopad i grudzień postoimy. Ja po prostu pojadę sobie gdzieś do Kutna, czy do Radziejowa, czy do Łęczycy. Tak wynikło w ogóle z zakończenia całego tego procesu budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, że też chcieliśmy, żeby Państwo na święta właśnie, żeby to było otwarte i tam, żeby na święta też, żeby ludzie się przyzwyczaili i żeby właśnie tam chodzili handlować. Ja Pani rozumiem i dociera to, Pani słowa docierają do mojego mózgu. A czy Pani rozumie nas i co my mówimy? Mówimy, że nie ma sensu tam w ogóle podjeżdżać, bo się nie zmieścimy, to jest pierwsza sprawa, ale Pani zarówno się zmieniła, mówię, że... Ja słucham Pana cały czas. Ale no, chyba nie dociera do Pani wiadomości to, co ja mówię, bo jeżeli mówię, że podjedziemy wszyscy na raz, nie zapakujemy się. Każdy z nas handluje tylko dwa dni w tygodniu w Gostyninie. Nie zrezygnujemy z innych rynków, bo tak samo mam klientów przyzwyczajonych we Włocławku, czy w Kutnie, czy każdy tam różni. Bardzo dużo ludzi różni. Chodzi o to, że te warunki, które są tam stworzone, nie odpowiadają naszym wymaganiom. No, Panie Prezydent, nikt nie przyszedł, nie spytał się chociaż jednego handlującego. Jak widzisz to? Inne miasta zapraszają. My nie chcemy galerii, my chcemy targowisko po prostu. Ja chcę targowisko, nie galerii. Galerie, wie Pani, to galerie to są przy marketach i takich rzeczach. Nie jeszcze funkcjonują, oni tam mają tyle pieniędzy, płacą za ciężko. Ja chcę fundusz targowiska, nie galerii. To nie jest galeria. To jest galeria, to jest sala targowa. Ale jest piętro. To jest sala targowa. Ale gdzie? W tym miejscu. Ale kto nie wejdzie na piętro? Matka z dzieckiem. Pani z dzieckiem. Nie wejdzie z wózkiem. Jeszcze mogę zabrać. Krótka mowa, najkrótsza. Jeszcze raz prosimy. Nieważne, gdzie Pani nam da to miejsce. Czy na tym targu, czy tam przy tej bazie targowej, ale na zewnątrz. Przecież te pieniądze będą szły do urzędu. Bo to jest za kilka godzin dziennie, a nie na... Pierwszy rynek, który w ogóle byłem, zacząłem przyjeżdżać, to jedyny rynek, na którym trzeba sobie sprzątać. Znaczy, w sensie, nawet w świecie trzeba zabierać. Przede wszystkim Panią prosimy o te dwa miesiące do końca roku. To jest dla nas naprawdę bardzo istotny okres i Pani nas zrozumie jako człowiek, jako nie urzędnik, jako człowiek, że też to jest gorący okres i prosimy o te dwa miesiące prolongaty, a dalej, nie wiem, jakimiś wspólnymi nowymi miarami. No, jakoś dojdziemy do konsensusu. Ale można do konsensusu, do tego, żeby To nieważne, że ja na dwa miesiące prosimy. Jeżeli my się tam załapiemy, to Pani Burmistrz sama będzie chciała, żebyśmy tam stali cały czas. Przecież to jest duże pieniądze, to może. To jest tak duży teren, że my się tam wszyscy zmieścimy. Jeszcze ludzi będzie dobywać, a nie ubywać. Ja proszę, żeby to było od razu. A kto chce? Ale na zewnątrz. Ale na zewnątrz stały parkingi są. Poczekajcie, na razie te dwa miesiące tutaj z Panią Burmistrz zgodnimy, a dalej wyjdziemy coś no, myślenia. Tak. Niech tutaj by Pani nam jakoś miarę szybko odpowiedź mogła udzielić któregoś dnia. Naprawdę, Najlepiej w piątek. Czego tygodnia?
tygodnia, bo ja muszę jeszcze skonsultować się z panią prezes, czy musimy pewne rzeczy tam przepatrzeć. Na wtorek czy jest tam umówić. Możliwość? To zapraszam państwa we wtorek. Na wtorek, na dziewiątą, bo akurat to są dni targowe, które my pani my tracimy. Bo my tracimy już dzisiaj, straciliśmy w piątek, następny wtorek to są trzy dni. Chciała, żeby państwo zastanowili się. Zastanowili się. Ale my nie mamy się zastanawiać, bo nie wytrzymamy. Finansowo nie wytrzymamy. Na dwa dni w tygodniu. I nie będzie żadne na to. A może by pani zaprosiła panią prezes jeszcze na rozmowę tutaj do nas? No, bardzo prosimy. Albo weźmiemy panią prezes, żeby wzięła głos i tak nosiła. Pani prezes, niech ktoś przyjdzie, bo porozmawiamy wspólnie. Ale po co? Nie 50 płaszczy. Na przykład, jeżeli my pojedziemy tam na przykład i tam staniemy, to pani prezes nie pomyślała o tym, że na przykład pani prezes będzie miała więcej w tej hali. I w galerii by było więcej. Przecież tam, ale poczekajcie sekundę. Państwo przedstawiają tutaj swoje argumenty. Ja je przyjmuję, my je przemyślimy, zastanowimy się. Natomiast tłumaczę państwu, że generalnym założeniem całej tej inwestycji było stworzenie dobrych warunków dla kupców, dla handlujących. Natomiast, że po prostu, proszę, ale dla 50 osób, a nie 150. Nie ma, ale gdzie reszta ludzi pójdzie? Czekajcie, intencja była dobra. Tylko wykonanie gorsze. Tak jak połowę rzeczy u nas to tak jest prawda. Bo po prostu ktoś, kto nie zna się w ogóle na handlu, nie zna się w ogóle chyba na zaprojektowaniu jakichś hal targowych, po prostu zaprojektował sobie coś. Panie drugi, naprawdę tak jest. Ktoś się muszą nie znać. Pan widzę się na wszystkim bardzo dobrze zna. Nie. Ja się znam, przepraszam. Ja nie znam się na handlu. Nie znam się na rzędzeniu i nie znam się na różne rzeczy. Zaczęło to dopiero funkcjonować. Ja myślę, że osoba, która tym zarządza, ona wyciągnie odpowiednie wnioski i będzie się starała zrobić wszystko, żeby ludziom było tam jak najwygodniej i ten towar rozładować i tam traktować. Natomiast państwo po prostu generalnie nastawili się na nie i może nie Aneta skierowała rezerwację. Widziała, ile ludzi ma rezerwacji na rynku, prawda? I załóżmy, widzi, że jest 200 osób. A pani powie mi, ile jest boksów, gdybyśmy chcieli nawet te boksy wziąć. Tak jak pani nam proponuje, tych boksów jest 50. Ja miałam 205. No to jak my możemy tylko nie, niech pani nam chociaż jakoś da alternatywę. Ile? 205 rezerwacji? Nie wiem ile rezerwacji. Pani mówi, Ja przyjęłam państwa argumenty, wysłuchałam tutaj waszych próśb, waszych uwag. Postaramy się to tutaj sobie przemyśleć, przeanalizować i najważniejszą dla nas o tą prawą radę do grudnia. Potem jakoś może się dogadamy, ale te dwa miesiące dajcie nam gdzieś pohandlować. Dwa miesiące. To nasze. Potem będziemy dalej rozmawiali. Bo bardzo panią od piątku stare targowisko, żebyśmy mogli handlować. Mamy dzieci, które studiują i musimy opłacić im szkoły, mieszkania i dać nam życie. Pani powiesz czego? No te dwa miesiące prosimy. Ja sama wychowuję te dzieci. Może się dogadamy jakoś. Koleżanka też wychowuje sama. Co mamy im powiedzieć, że nie damy ci na cukierka czekolady, bo nie mam dzisiaj? Serce się kraje. Ja doskonale to rozumiem. Proszę. Ja od tygodnia już nie śpię, nie mogę spać. Jest taka sytuacja. Ja muszę dziecku do 10 wysłać pieniądze na mieszkanie, bo studiuję. Co mam jej powiedzieć? Nie ucz się, bo ja nie mam? Pani nas zrozumie jako kobieta, jako matka. Jeszcze raz proszę, pani ja bym prosił, jeżeli... No to jest 3 dni wyrzucone i następne. To jest... Pozytywną. A na pewno obydwie strony będą z tego zadowolone. I urząd miasta, i my. Macie pieniądze. Będziemy wszyscy szczęśliwi.
Na pewno, panie burmistrz, będą pływały pieniążki do Urzędu Miasta. Na pewno. I tam w galerii będzie większy ruch i więcej ludzi, jeżeli nas tam postawi słowo. Ale i wieś przyjedzie i wszyscy. Czy my kiedyś stwarzaliśmy jakiś problem dla nas? Żadnych problemów od nas z naszej strony nie było i nie będzie. Ja to zapewniam, bo ja wiem 25 lat i wiem, jak to się sprawą odbywa. I spotykamy się we wtorek o 9. I tam pani prezes też będzie z tej galerii, tak? Prosimy, żeby to jakieś było pozytywne. Serdecznie pani dziękujemy za poświęcenie z tego czasu.